Wtorek, 5 lutego, Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia. A dziś między innymi... CBA zatrzymało 4 osoby podejrzane o korupcję. Przyjmowali cyklicznie od biznesmenów łapówki. Biedroń ruszył z nową partią. Powolutku trzeba porządkować kraj. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 4 osoby podejrzane o korupcję przy dostawach urządzeń do KGHM Polska Miedź. Zatrzymani to pracownicy koncernu i 2 przedsiębiorców. Kwoty wielokrotnie przyjmowanych łapówek miały dochodzić do 65 tysięcy złotych. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, zatrzymano 4 osoby, w tym 2 pracowników grupy kapitałowej KGHM, pełniących tam funkcje kierownicze oraz 2 przedsiębiorców działających na terenie Dolnego Śląska. Podczas toczącego się postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego ustalili, że pracownicy KGHM-u przyjmowali cyklicznie od biznesmenów łapówki w zamian za preferowanie ich firm przy zamówieniach na dostawę urządzeń do kopalń. Agenci CBA na polecenie prokuratury przeszukali mieszkania zatrzymanych i ich miejsca pracy, zabezpieczając dowody. Każda forma kradzieży w taki sposób, każda forma przyjęcia korzyści majątkowej i w ten sposób powodowania niekorzystnych dla spółki zakupów, no bo inaczej niepotrzebne byłyby łapówki, jest oczywiście karygodna, więc mam nadzieję, że jeżeli tylko wszystko się potwierdzi, to odpowiednie osoby poniosą karę. Na przestrzeni ostatnich tygodni to już kolejna afera korupcyjna w polskiej miedzi. W KGHM-ie działa pion bezpieczeństwa i zapobiegania stratom. To jest taka, no, nazwijmy to trochę wewnętrzna policja, czyli prowadzimy bardzo dużo kontroli. Tych kontroli dotyczących postępowań zakupowych w całej grupie jest nawet do 100 rocznie. Wszyscy 4 zatrzymani zostaną przewiezieni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Tam usłyszą zarzuty. Nieopodatkowana emerytura minimalna na poziomie 1600 zł dla każdego, 500+ dla każdego dziecka, większa płaca minimalna, legalizacja związków partnerskich, opodatkowanie tacy kościelnej. To m.in. zakłada program Nowego Ruchu Wiosna. Jego powstanie w niedzielę w Warszawie ogłosił Robert Biedroń. W spotkaniu wzięło udział ponad 10 tysięcy osób, wśród nich lokalni i regionalni koordynatorzy, m.in. z Legnicy. W założeniach programu Wiosna znajduje się m.in. nieopodatkowana emerytura minimalna, powołanie Urzędu Rzecznika Praw Przyrody, opodatkowanie tacy kościelnej, zatrzymanie wycinki drzew, walka ze smogiem czy większa płaca minimalna. Powołanie ruchu Wiosna ogłosił Robert Biedroń podczas konwencji w Warszawie. Lider ruchu dziękował również uczestnikom zjazdu za ich obecność i wiarę w to, że zmiana jest możliwa. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w budowanie naszego ruchu, którzy wierzyli, że zmiana jest możliwa. Nie palcie komitetów, budujcie własne komitety. Czas zakazać rękawy. Od jutra ruszamy w całą Polskę. Przedstawiciele partii Wiosna zamierzają organizować więcej spotkań, tak by każdy mógł zapoznać się z programem partii. Pokażemy program bliżej w powiatach, w województwach, dotrzemy do najmniejszych miejscowości, tak żeby szerzyć dobrą nowinę. Zdaniem przedstawicieli partii Wiosna jest idealnym czasem na wprowadzanie porządków, zwłaszcza w państwie. Zaczynamy od budowania struktur w każdej gminie, tak żeby każdy, kto będzie chciał do nas dotrzeć, będzie miał odpowiednią osobę w najniższych strukturach, z którą będzie mógł się skontaktować. Mamy narzędzia, mamy ludzi, mamy chęci, mamy energię, także powolutku trzeba porządkować kraj. Na niedzielną konwencję Ruchu Wiosna do Warszawy przyjechało w sumie 120 osób z samej Legnicy. Robert Biedroń zapowiedział, że podczas trasy wiosennej ma zamiar odwiedzić w sumie 13 największych miast w Polsce. 12 szpitali z terenu całego Dolnego Śląska bierze udział w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Celem projektu jest poprawa wykrywalności i jakości leczenia pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe. Jednym z elementów sieci jest uruchomienie specjalnego numeru telefonu, pod którym chorzy uzyskają wszelkie niezbędne informacje, a także zarejestrują się na wizytę u specjalisty.
Dolnośląskie i Świętokrzyskie to dwa pierwsze województwa, które dołączyły do pilotażowego programu Krajowej Sieci Onkologicznej. W naszym regionie program koordynuje Dolnośląskie Centrum Onkologii z Wrocławia, ale biorą w nim udział szpitale z terenu całego województwa. Na terenie Dolnego Śląska współpracować przy tym pilotażu będzie 12 szpitali czy 12 placówek służby zdrowia z naszego województwa. Jest to olbrzymi sukces, ale i też olbrzymie wezwanie, bo ten pilotaż tak naprawdę pokaże, w jakim kierunku onkologia w Polsce powinna pójść. Na podstawie doświadczeń z Dolnego Śląska opracowane mają zostać zasady, które poprawią wykrywalność i jakość leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. Jest kilka elementów, albo nawet kilkanaście elementów nowych w tym zakresie działania. Na pewno jest to element komunikacji z pacjentem. Chcemy zdecydowanie poprawić tą komunikację i wręcz starać się za wszelką cenę wyeliminować dezorganizację chorego w tym systemie. Poprzez po pierwsze, informowanie go natychmiastowo o możliwościach spotkania z lekarzem. A po drugie, w postaci przydzielenia mu osoby do pomocy, który go przeprowadzi za rękę przez cały system, czyli tak zwanego koordynatora, już od początku prowadzenia diagnostyki. Krajowa sieć onkologiczna ma wyrównać poziom jakości i dostęp do leczenia dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach. Nie ukrywajmy, że pacjenci, którzy mieszkają akurat w naszym regionie we Wrocławiu, mają lepszy dostęp do opieki medycznej niż pacjenci z dalszych regionów i tutaj będziemy ich wspierać w tym zakresie i udostępniać też nasze pracownie, żeby ci chorzy mogli być wcześniej na równym poziomie jakościowym diagnozowani. Dla pacjentów najważniejszym elementem pilotażu jest specjalna infolinia, na którą może zadzwonić każdy, kto zauważy u siebie lub bliskiej osoby niepokojące objawy. Będziemy selekcjonować w trakcie tej rozmowy, czy to jest osoba, która ma lęk i wymaga, tak naprawdę szuka kontaktu z opieką profilaktyczną, czy to jest osoba, która wymaga już opieki specjalisty. Pod numerem telefonu 22 755 11 55 uzyskamy nie tylko informacje na temat proponowanego przebiegu leczenia, ale w razie konieczności umówimy się na wizytę u lekarza onkologa. Pilotaż będzie realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap na terenie Dolnego Śląska realizowany będzie do końca maja 2020 roku. Później projekt zostanie rozszerzony o kolejne województwa. Do 10 lat więzienia grozi 32-letniemu głogowianinowi zatrzymanemu przez kryminalnych. Mężczyzna ukradł samochód dostawczy o wartości 18 tysięcy złotych, a znajdujące się w nim elektronarzędzia próbował zastawić w lombardzie. Oszukał też pracownika tej placówki, twierdząc, że przedmioty są jego własnością. Policjanci szybko odzyskali zarówno samochód, jak i elektronarzędzia. Zatrzymany 32-letni głogowianin jest już dobrze znany policjantom w związku z przestępstwami narkotykowymi. Tym razem okazało się, że jest sprawcą kradzieży i włamania samochodu dostawczego. Zabrał go znajomemu, doszło do między innymi osobami do nieporozumień. Samochód został odzyskany przez policjantów. We wnętrzu tego samochodu były już elektronarzędzia i te elektronarzędzia zostały zastawione w lombardzie. Mężczyzna przyznał się do winy, usłyszał dwa zarzuty. Po pierwsze kradzieży samochodu, po drugie oszustwa, ponieważ zostawiając w lombardzie narzędzia, które skradł z samochodu, no, podał, że jest ich właścicielem. Jest na tej podstawie wyłudził kwotę pieniędzy od lombardu. 32-latkowi grozi do 10 lat więzienia. Mieszkańcy m.in. ulic Poddamskiej, Armii Krajowej i Budowlanych zaalarmowali spółdzielnię mieszkaniową nad Odrze w Głogowie, że po osiedlach krąży mężczyzna oferujący czujniki gazu. Przedstawia też umowę i pobiera zaliczki. Problem pojawia się, gdy ktoś chce zrezygnować i odzyskać pieniądze. Rzecznik spółdzielni zapewnia, że takiej akcji nie ma i apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Niepokojące sygnały spływają do Głogowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od połowy stycznia. Mieszkańcy informują nas, że mężczyzna puka do ich mieszkań, oferuje czujki gazu, przedstawia nawet jakąś tam formę umowy. Mieszkańcy zainteresowani podpisują te umowy, no i zostawiają też zadatek kilkudziesięciozłotowy, czasem nawet 100-złotowy temu mężczyźnie. Problem, jak dodaje rzecznik spółdzielni, pojawia się, gdy ktoś chce zrezygnować z umowy i odzyskać pieniądze. Powątpiewamy, czy rzeczywiście tutaj ten mężczyzna ma jakieś uczciwe zamiary i rzeczywiście te czujki gazu będzie sprzedawał i montował. Dlatego chcemy zaapelować do mieszkańców. Jeżeli do ich mieszkań pukają
takie osoby, które oferują różne usługi czy przedmioty do sprzedaży, żeby zastanowić się no nie raz, dwa, a nawet trzy razy, czy rzeczywiście chcemy podpisywać jakieś dokumenty. Wielu Głogowian potrafi jednak oprzeć się domokrążcom i unikają wielu kłopotów. Nigdy nikogo nie wpuszczam do mieszkania. Przez drzwi tylko patrzę, jak ktoś tam odezwie się, a nie słyszę. Znajomy głos to nie otwiera. Jak ktoś do mnie przychodzi, coś mi proponuje, ja nie rozmawiam z nikim. Dziękuję bardzo. Rzecznik spółdzielni przypomina mieszkańcom. Nie oferujemy mieszkańcom czujek gazu. Jeżeli chcą, to sami we własnym zakresie mogą takie urządzenia nabyć. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa, nasi pracownicy wykonują jakieś prace w mieszkaniu, dokonują przeglądów czy napraw, nigdy nie pobierają pieniędzy na miejscu. Mieszkańcy nie są zobowiązani do tego, żeby naszym pracownikom zostawiać pieniądze. Wystawiamy jako firma faktury. Jak dodaje rzecznik, w sprawie czujek gazu spółdzielnia nie jest stroną. Mieszkańcy, którzy czują się oszukani, mogą zgłosić się na policję. Najlepiej jednak w takiej sytuacji zastanowić się przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. 2 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Jego celem jest zwrócenie uwagi użytkowników na zagrożenia w internecie, a także pokazanie, jak sobie z nimi radzić. Jak być bezpiecznym w sieci, tłumaczy Ireneusz Jazownik z Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM. Szkodliwe treści, hejt, kradzież tożsamości czy fałszywe faktury. Tego typu sytuacje zdarzają się niemal codziennie. Spytaliśmy jedną z największych firm IT w regionie, jak nie wpaść w pułapki zastawiane przez przestępców w sieci. Przede wszystkim nie klikamy w linki, nie klikamy w linki zjedzanych maili. Nie otwieramy załączników zjedzanych maili, nie wchodzimy na strony, gdzie mają słabą reputację. Nie prezentujemy swoich kart kredytowych w internecie. Przyszły czasy, kiedy sieć zaczyna rządzić wieloma strefami naszego życia. Ważne jest to, abyśmy my potrafili zarządzać siecią. Coraz większym zagrożeniem pozostają kradzieże i przestępstwa finansowe. Bardzo często możemy złapać się na takie nawet pułapki specjalnie wystawione przez przestępców, które przypominają otwarte sieć Wi-Fi tylko po to, żeby się do niego zalogować, podczas gdy tam tak naprawdę chodzi o wykradzenie naszej tożsamości, wykradzenie naszych haseł, zainfekowanie komputera po to, żeby wyciągnąć z tego naszego komputera te wszystkie informacje, które pozwolą na przykład zalogować się do bankowości elektronicznej. Dzieci i młodzież często o wiele sprawniej posługują się nowymi technologiami niż starsze pokolenie. Trzeba pamiętać, że techniczna sprawność posługiwania się nowymi technologiami nie jest równa wiedzy o konsekwencjach i skutkach ich użytkowania. Co prawda obecnie są ferie, ale w dniu dzisiejszym do szkół Zagłębia Miedziowego wyjdziemy z listem intencyjnym w zakresie współpracy w promowaniu zachowania bezpiecznego zachowania w internecie. Również przygotowaliśmy materiał audiowizualny, który chcemy promować w tych szkołach, który w prosty, przystępny sposób, właśnie językiem młodych ludzi, dzieci, pokaże, czego unikać. Przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu eksperci od bezpieczeństwa Google przygotowali quiz dla użytkowników, który pokazuje, jak łatwo stać się ofiarą wyłudzania danych, mimo pozornej uwagi. Jak się okazało, jest on bardzo podchwytliwy i sami możemy sprawdzić, jak szybko zostaniemy oszukani. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.